Szanowni Państwo, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde był angielskim poetą, prozaikiem, eseistą i dramaturgiem irlandzkiego pochodzenia. Przedstawiamy wielkiej urody wydanie jego jednoaktowej tragedii poetyckiej Salome, rozwijającej znany epizod biblijny w barwną, pełną zmysłowego okrucieństwa wizję sceniczną. Nasza książka ma oprawę z pełnej skóry, a dokładnie z zielonego marokinu, czyli miękkiej, specjalnie wyprawionej i tłoczonej skóry kozła lub barana. Do tego grzbiet sześciopolowy ze złoconymi napisami i zdobieniami na grzbiecie, a także złocone ozdobne bordiury na licu i tylnej okładce. To właśnie dzięki Salome Oscar Wilde zdobył rozgłos jako dramatopisarz. Napisał ją po francusku w 1892 roku. Dramat pierwotnie odrzucony został przez angielską cenzurę i po raz pierwszy wystawiony w Paryżu przez Sarę Bernard. Wydanie angielskie ukazało się w 1894 z pięknymi secesyjnymi ilustracjami Aubreya Beardsleya. Nasze polskie wydanie z 1914 roku również zawiera zmysłowe rysunki Beardsleya, a Salome przetłumaczył i wstępem opatrzył Leon Choromański. Salome przez wielu krytyków traktowana jest jako dramat czy też klasyczna tragedia, ale może być też odbierana jako zawoalowana drwina, a nawet metafora zdegenerowanych wyższych sfer brytyjskiego fin de siècle. Sam Oscar Wilde zwracał na siebie uwagę od wczesnej młodości ekstrawaganckim stylem bycia, który uczynił zeń charakterystyczną postać angielskiego dandyzmu. Do legendy przeszły jego modne stroje, satynowe spodnie, berety czy różowy goździk w butonierce. Wreszcie zamiłowanie do kwiatów, błękitnej porcelany i pawich piór. Jego światopogląd artystyczny początkowo kształtowały wpływy prerafaelitów, Morisa i Rossettiego, później Patera i francuskich symbolistów. W poglądach na sztukę Oscar Wilde prezentował skrajny estetyzm, amoralizm i hedonizm, rozwijając pogląd o jej autonomii i samowystarczalności. Sztuka dla sztuki. Zwłaszcza w głównym dziele symbolicznej powieści Portret Doriana Graya, odwołującej się do motywów faustowskich i do mrocznej fantastyki Poego i Stevensona. Powodzenie zawdzięczał głównie satyrycznym komediom salonowym. Wachlarz Lady Windermere, Kobieta bez znaczenia, Bądźmy poważni na serio, Mąż idealny, których finezyjny styl iskrzący się paradoksalnym dowcipem przyniósł mu miano Lorda Paradoksa. U szczytu sławy kres literackiej karierze i społecznej pozycji Wilda przyniosło oskarżenie o praktyki homoseksualne i proces sądowy, w który był wmieszany także jego wieloletni arystokratyczny przyjaciel Lord Alfred Douglas. Wilde został skazany na 2 lata ciężkich robót, a podczas odbywania kary napisał Balladę o więzieniu w Reading i spowiedź autobiograficzną De Profundis, której pełne wydanie ukazało się dopiero w 1950 roku. Po wyjściu z więzienia, bojkotowany przez angielską opinię publiczną, porzucony przez rodzinę, spędził resztę życia we Francji pod przybranym nazwiskiem Sebastian Melmoth. Zmarł niedługo później w 1900 roku w Paryżu. Książka ze wszech miar godna uwagi. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów edycji znanych ilustratorów, literatura piękna obca oraz ciekawe oprawy. Zakochaj się w antykwariacie.